Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Dalszy ciąg, co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne, Margaret Davis. Jego aniołowie będą cię strzec, albowiem aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, byś znać nie obraził o kamień nogi twojej. Psalm 91, werset 11-12. Ochrona i opieka niebieskiego gospodarza dana jest wszystkim, którzy będą pracować na ścieżkach Bożych i będą podążać według Jego planu. Zatacza obóz anioł pański około tych, którzy się Go boją i wyrywa ich. Psalm 34, 7. Gdyby nasze oczy mogły być otwarte i widzielibyśmy postaci złych aniołów dookoła nas, starających się nas rozdrażnić i zniszczyć, ale również zobaczylibyśmy aniołów Boga szczegących nas od złych mocy, gdyż szczegące oko Boga jest nad Izraelem na zawsze. I On ochroni i uratuje swoich ludzi, jeśli oni złożą w Nim swoje zaufanie. Aniołowie są zawsze obecni tam, gdzie są najbardziej potrzebni. Są z tymi, którzy staczają najcięższą bitwę ze swoim ja i których otoczenie jest najbardziej zniechęcające. Nie pozostawił nas, abyśmy się mocowali siłami wroga, używając naszą ograniczoną siłę. Niebiańscy aniołowie toczą nasze walki za nas, a współpracując z nimi możemy być zwycięzcy nad siłami zła. Jeśli zdamy sobie sprawę z naszej bezsilności i potrzeby boskiej mocy i pomocy, nie będziemy ufać sobie. Nie wiemy, jakie skutki może wywołać dzień, godzina czy moment, to też nigdy nie powinniśmy rozpoczynać dnia bez poświęcenia naszych dróg naszemu niebiańskiemu Ojcu. Jego aniołowie są postawieni, aby czuwać nad nami i jeśli poddamy się pod ich ochronę, wtedy w każdej chwili niebezpieczeństwa będą przy naszym prawym ramieniu. Kiedy nieświadomie jesteśmy w niebezpieczeństwie wywierania złego wpływu, aniołowie będą u naszego boku, popychając nas w lepszym kierunku, wybierając dla nas słowa i wpływając na nasze działanie. Izali wszyscy nie są duchami usługującymi, którzy na posługę bywają posłani dla tych, którzy zbawienie odziedziczyć mają. Hebrajczyków 1,14. Aniołowie chwały znajdują radość w dawaniu i okazywaniu miłości i w nieznającej zmęczenia czujnej trosce wobec upadłych i nieuświęconych dusz. Niebiańskie istoty zabiegają o względy serc ludzi, przynoszą światło na ten ciemny świat z niebiańskiego dworu. Poprzez delikatną i cierpliwą służbę poruszają ludzkiego ducha, aby przyprowadzić zagubionych do społeczności z Chrystusem, która jest jeszcze bliższa niż ta, którą same znają. Niebiańscy aniołowie są zaznajomieni z naszym słowem i działaniami, a nawet z myślami czy intencjami naszych serc. Ale dziełem dobrych aniołów nie jest kontrolowanie umysłów ludzi wbrew ich woli. Jeśli ludzie poddają się wrogowi i nie czynią żadnego wysiłku, by się mu oprzeć, wtedy aniołowie Boży nie mogą uczynić nic więcej ponad pohamowanie i powstrzymanie tego, który udzielił gościny szatanowi, aby ten go nie zniszczył aż do momentu, gdy dalsze światło dane mu będzie w niebezpieczeństwie, by go poruszyć i spowodować, by spojrzał w niebo w poszukiwaniu pomocy. Jezus nie zleci swoim świętym aniołom wyswobodzenia tych, którzy nie czynią żadnego wysiłku, aby pomóc sobie samym. Dziełem tych niebiańskich istot jest przygotowanie mieszkańców tego świata, aby stali się dziećmi Boga, czystymi, świętymi i niezbezczeszczonymi. Ale ludzie, choć zarzekają się, że są naśladowcami Chrystusa, nie starają się zrozumieć ich służby i w ten sposób dzieło niebiańskich posłańców jest utrudniane. Widziałem aniołów Boga w pełni gotowych na dodawanie łaski i siły tym, którzy czują potrzebę boskiej pomocy. Ale ci niebiańscy posłańcy nie udzielą błogosławieństwa, chyba że się do nich zwróci z prośbą. Czekają oni na wołanie dusz głodnych i spragnionych błogosławieństwa Bożego.
często czekają na próżno. Były doprawdy pobieżne modlitwy, ale nie żarliwe błaganie z pokornych i skuszonych serc. Gdyby nasze oczy mogły być otwarte, aby rozpoznać i zobaczyć upadłych aniołów w trakcie ich pracy z tymi, którzy czują się tak swobodnie i tak pewnie siebie, nie czuliby się bezpieczni. Źli aniołowie śledzą nas na naszych drogach w każdej chwili. Przeciwnych dusz nie ma zezwolenia na czytanie myśli ludzi, ale jest dobrym obserwatorem i zapamiętuje słowa, bierze pod uwagę czyny i zręcznie przystosowuje swoje pokusy, by spotkać się z tymi, którzy poddają się jego władzy. Cichy świadek szczerze każdej żyjącej duszy, czekając, aby zdobyć i pociągnąć ją do Chrystusa. Aniołowie nigdy nie pozostawiają kuszonych na pastwę wroga, który doszczętnie zniszczyłby duszę ludzi, gdyby mu tylko na to pozwolić. Tak długo jak jest nadzieja, aż do momentu, gdy ludzie zaczynają opierać się Duchowi Świętemu po dzień swej wiecznej ruiny, są oni strzeżeni przez niebiańskie inteligencje. Zaufaj Bogu i wytrwaj próbę wiary. Najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was przychodziło. Ale radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się i w objawienie chwały Jego z radością weselili. I 1 Piotra 4, 12-13. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i zdrowego zmysłu. Przetoż nie wstydźcie za świadectwo Pana naszego, ani za imię więźnia Jego, ale cierp złe z Ewangelią według mocy Bożej. 2 Tymoteusz 1, 7-8. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało stracić w piekielnym ogniu. Mateusz 10, 28. Upokuszcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni wierzcie, przeciwstawcie się Jemu. Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni, ugruntuje. 1 Piotra 5, 6-10. Powierz Panu swoje drogi i zaufaj Mu. On sam będzie działał i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja jak południe. Psalm 37, 5-6. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Rzymian 8:28. Każde nasze cierpienie i smutek, każda pokusa i próba, każde przygnębienie i żal, każde prześladowanie i znoszony niedostatek, krótko mówiąc, wszystko to razem współpracuje dla naszego dobra. Wszystkie doświadczenia i okoliczności są Bożymi pracownikami, poprzez które sprowadzane jest na nas dobro. Miejcie wiarę w Boga. Marka 11:22. Ufajcież w Nim na każdy czas, o narody. Psalm 62:6. Ale ci wierny jest Pan, który was utwierdzi i szczec będzie od złego. 2 Tesaloniczan 3:3. Obecność Ojca otaczała Chrystusa i nie spotkało Go nic, czego Jego nieskończona miłość nie dopuściłaby, aby błogosławić światu. Tutaj było Jego źródło pocieszenia i w Nim jest też ono i dla nas. Ten, który jest przepełniony Duchem Boga, trwa w Chrystusie. Uderzenie, które jest dla Niego przeznaczone, spada na Zbawiciela, który otacza Go swoją obecnością. Cokolwiek przychodzi na Niego, przychodzi od Chrystusa. On nie ma potrzeby obierać się złu, gdyż Chrystus jest Jego obroną. Nic nie może Go dotknąć bez pozwolenia naszego Pana, a wszystkie rzeczy, które są dozwolone i dopuszczone, działają razem dla dobra tych, którzy kochają Boga. Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia
do okazywania wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziele świętych światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Kolosan 1:11-14. Doświadcz trójki anielskiego poselstwa. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoje rękę, to on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków, nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmie znamie jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Apokalipsa 14:6-12. Pokazano mi trzy kroki, pierwsze, drugie i trzecie poselstwo anielskie. Towarzyszący mi anioł powiedział: biada temu, kto poruszy kołek ze szpilką z tych poselstw. Ich właściwe zrozumienie ma zasadnicze znaczenie. Od sposobu, w jaki zostaną przyjęte, zależy przeznaczenie dusz. Ci, którzy nie mieli żadnego doświadczenia z poselstwami pierwszego i drugiego anioła, muszą przyjąć je od tych, którzy mieli doświadczenie i postępować zgodnie z tymi poselstwami. Widziałam, że poselstwa zostały odrzucone, tak jak Jezus był odrzucony. Jak oświadczyli uczniowie, że nie ma zbawienia danego ludziom w żadnym innym imieniu pod niebem, tak samo wiernie i odważnie słudzy Boga powinni ostrzegać tych, którzy stają się zwolennikami zaledwie części praw związanych z trzecim poselstwem, że powinni przyjąć wszystkie poselstwa z radością, z jaką Bóg im dał, gdyż inaczej nie będą mieli udziału w dziele. Cóż to za prawdy znajdują się w poselstwie trzeciego anioła, które najprawdopodobniej mamy przyjąć? Że otrzymamy piętno bestii, jeśli nie przestrzegam przykazań Boga, a w szczególności sabatu. Posiadanie wiary Jezusa jest często niedoceniane, a bez tej wiary nie doświadczamy nawet poselstwa pierwszego anioła, którym jest wieczna Ewangelia czyniąca dla nas możliwym posłuszeństwo Bożemu prawu w sercu. Wielu z tych, którzy przyjęli trzecie poselstwo, nie mieli doświadczenia z dwoma poprzednimi. Szatan to zrozumiał i jego złe oko wodziło za nimi, zamierzając doprowadzić ich do upadku. Jednak trzeci anioł wskazywał im miejsce najświętsze, a ci, którzy mieli doświadczenie w poprzednich poselstwach, wskazywali im drogę do świątyni niebiańskiej. Wielu widziało doskonały łańcuch prawdy w poselstwach anielskich i radośnie przyjęli je w porządku i przez wiarę podążali za Jezusem do świątyni niebiańskiej. Poselstwa te były mi przedstawione jako kotwica dla ludu Bożego. Ci, którzy rozumieją i przyjmą je, będą zachowani przed porwaniem przez wiele zwiedzeń szatana. Trzeci anioł kierował ich do miejsca najświętszego, gdzie prawo jest przykryte ubłagalnią. Ci, którzy doświadczyli Ewangelii, mogli im pokazać, jak wejść do świątyni drogą pokuty, poddania oczyszczenia przez krew i odnowienia przez wodę i ducha. Wówczas przez służbę Chrystusa w miejscu świętym otrzymaliby Ducha Świętego w życiu, żywieni byliby duchowym chlebem, a dzięki dziele Chrystusa w nich mogliby wyżywać Jego charakter i w ten sposób wypełniać sprawiedliwe wymogi prawa znajdującego się w miejscu najświętszym, prawa, przez które będą sądzeni.
Wszyscy powinni zrozumieć prawdy zawarte w poselstwach i objawiać je w codziennym życiu, gdyż to jest niezbędne do zbawienia. Dziękuję.